kiedyś jeżdżąc tą drogą, dawno tu już nie byłem, zrobiłem filmik o autach stojących z Niemiec przy drodze. I tam były wtedy, możliwość komentarzy była włączona i tam jechali po widzu, że złodziej. O, jak się widzę rozwinął, wciąż firma trwa. Ojo, jak się rozwinęło, fajnie. Nie będę wjeżdżał, nie będę robił widzu jakieś tam reklamy fajnej, niefajnej, natomiast widzę, ma większość z Niemiec, tylko zajadę, tak zakręcę. Macie telefon do widzu, znaczy do widzu. Widzu śledzi na pewno do dzisiaj. Ale co tu się dzieje pięknego? Jak widzu chce reklamę, widzu do mnie napisze, widzu ma namiar. Mogę podejść, oczywiście filmiki są już teraz bez komentarzy włączonych. Bo po co macie jeździć po nas, ludziach na wskroś urwał nać uczciwych? O, wywrota. Paka, kipek, wszystko. Cuda, cuda na kiju. Jak coś, to jest namiar, jest adres, macie telefon z samego przodu. W126 w longu, jak widzę po tylnej szybie. Miało się nawet w tym kolorze, w tej listwie szerokiej. W silniku 5.6 to jakaś wersja USA, sądzę po lampie. USA, czyli ukraińska skubana arogancja. Ha, taki głupi żart. Kółko ładne w insignii. Także jak chcecie sobie, jeszcze raz wam numer podać? Już wam podam. Panie widzu, pozdrawiam serdecznie. Wiem, że miałem przyjść w OPC. Miałem przyjść zrobić filmik o zabytkach, które posiadacie sobie gdzieś tam w swoim tajnym garażeczku, ale jakoś tak się mi to wszystko rozmyło. Pozdro 600 dla widza. Cześć. Kojarzycie program złomowisko.pl? To jest chyba jedna z filii w Radostowicach. Idę zbadam temat. Czy to tutaj chłopaki gdzieś z ekipą działają? Skręcę sobie, bo powiem wam, napchane zacnie, złomuj.pl. Kuźwa, powiem wam, jest grubo, aż po horyzont. Nie wychodzę, bo jestem leniem. Zatem brama jest zamknięta, czemu się mi to nie przybliża? Brama z siłami, z tymi maskami, z tych desek rozdzielczych. Brama jest zamknięta, natomiast widok jest zacny przedni, brama nie szarpa. Brama automat nie szarpać. To dla nerwowych tu jest informacja. Powiem wam, no... Albo idę. Tyle złomu naraz, to nie zobaczycie nigdzie. Jakieś części czy coś, to wiecie. Chłopaki mają wszystko chyba. Pozdróweczki dla was, zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie szarpaj z tą bramą, się pamiętajcie. Kurde, minęło 8 dni, ja znów tankuję. A to mój jakby ulubieniec po tuningu, którego już znacie, nadal stoi zaparkowany na wspominanej stacji benzynowej zaprzyjaźnionej. No cóż, nie moja sprawa, nie mój to sztuk. Natomiast, a dlaczego to polakierować tym sprayem też napisy? Widocznie dla urody. Na dziale motocykliści powinni zadbać raczej o opony. No, rejestracja widoczna. Wkurw mnie bierze, jak widzę, są pałe. Patrz na kolegę. Pozdro 600 dla was, chłopaki. Też jeżdżę.